Witam serdecznie wszystkich. Po paru godzinach zaczynamy drugą odsłonę naszej nowej gierki. Chociaż stare też niepokończone, ale zobaczymy co jest. Na razie wiele podobieństw do Origin Assassin's Creed Odyssey z zeszłego roku. No dobrze, jakiś tutaj nasz najemnik ściga. Musimy na niego uważać, bo on jest na 5 poziomie, a my na zerowym na razie. Pierwszy, ale to prawie zerowy, niedużo nam brakuje, ale to za mało. Zobaczmy co tu jest, zadanie, które jest na 5 poziomie nie będziemy robić, ale obejrzyjmy sobie te nieodkryte miejsca, żebyśmy później wiedzieli co się dzieje. Trochę zapoznajmy się z tym, co tu jest. Atakuje tego wilka, bo to chyba wilk. O, on mnie zaatakował. I najwidoczniej moja broń jest tak kiepska, że tyle razy go biłem, a u niego pasek życia w ogóle nie schodził. Czyli tej drogi nie wybieramy, nie idziemy tędy. Piąty poziom trochę mały. Znaczy piąty poziom, nasz poziom jest trochę niski, żeby zacząć z takim wilkiem. No i co? Tu jak zejdziemy, to się zabijemy. To jest dezorganizacja. Tam gdzieś w pobliżu nas jest jakiś chuligan. Dobra, a czy naszego wiernego konia jak zawołamy? Tych wilków tu jest więcej. No i będzie dostępna desynchronizacja. Jesteśmy za słabi na takie zabawy. No właśnie, nawet nie mogliśmy wyjechać stąd. Aja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 j, tak nie powinno być. No. Chyba w nieodpowiednim kierunku się bawimy. Jednak trzymajmy się utartych planów na początek. Duże zaskoczenie. Chyba na początek musimy sobie jednak zrobić. Nie no, teraz jeszcze nam przyszedł gościu, który nas chce zabić. I my się do niego zbliżamy. Trzeba szybko tu uciekać.
Hey. Off we go. A trochę za daleko wyjechałem. Coś magicznego mamy znaleźć, to sobie znajdźmy ten magiczny. Dobra, gdzie my mamy jechać? Bo żeśmy z tych opałów jakoś zadanie wiemy, jakie mamy, ale gdzie to zadanie jest? To zadanie jest tutaj, więc może sobie najpierw odkryjmy tutaj ten fragment. Po drodze. Trzeba na górę wejść. Jesteśmy tacy dobrzy? Jesteśmy. Pamiętam, że początki w Assassin's Origins też były ciężkie. Dopiero potem się fajnie to rozwinęło. Jak się już jakiś poziom zrobiło. I chyba tu jest podobnie. No nie. Tak wysoko weszłem, żeby z powrotem, niestety. No już się umiemy wspinać po gładkich ścianach, to już jest nieźle. Ta ściana nie wygląda na jakąś porowatą. No, przy końcu jest jakiś problem. Ale się udało. Dobra. Ale to nam jeszcze nic nie daje, ani łuku. A nie jakiegoś uzbrojenia, buty żeśmy ukradli, no to zobaczymy co z tymi butami. Ale to wszystko jest mało. O, jakieś miasto, pierwsze sami, ale tu mamy jakąś świątynię. By się nie okazało, że znowu wchodzimy w paszę lwa, nieodpowiednio. Nie zakradniemy, bo... Sami, Duris will be at his shop. Gdzie ten gość nasz jest? W tamtym kierunku. Λίθος που το συνέβη.
tell Marcos to come down here himself, if he wants his money. But I'm here now. Look, I was a little late. Marcos says I owe him double because of interest. I don't have it to spare. Double? That's robbery. That's what I told Marcos. You know him. He's extreme. If you pay him, this will all be over with. You tell Marcos I've paid enough already. I won't bow to a mercenary or to someone foolish enough to borrow money from the Cyclops. From the Cyclops? That's how he bought his vineyard? Look, I know you'd be dead without Marcos. What with him taking you off the street as a kid. But you know what he's doing is crazy. Malaka. Still, that doesn't change the drachma you owe. Face it. Once the Cyclops gets hold of you, you'll both be dead. I told you, I've paid Marcos enough. Bios eme peripesi. You just stop. Fine. The money's yours. Just leave. Pleasure doing business with you, Doris. Keep my name off your lips. I don't want the Cyclops coming after me for the debt you can't pay. No, dobra, mamy kasę. Zobaczmy, co my tu mamy, bo jakiś kowal jest. Może coś w niego wytargamy. Coś tu parę rzeczy mamy. Aha, mamy coś, czego nie możemy ubrać. Co to jest? Mamy konia, przecież to wiem. Co? Coś to się da kupić? Hello. Potrzebne. A chłop łuku nie ma. To nie mamy co kupować. Sprzedać. No, pan też się nam później przyda jakiś. Dobra. Mieć lepsze, jak sprawdzałem, nic tam nie ma takiego. Co to jest? Czy futer? No, na razie wilczy futer nie chcemy, bo wilki na piątym poziomie, my na pierwszym. Musimy wrócić tam, gdzie mamy wrócić. Na razie róbmy to, żeby sobie podnieść jakiś poziom. Potem będziemy się bawić w
to, co potrzeba. Off we go now. Gdzie mamy jechać? Bo tu, aha, no tu mamy być, bo on mówi, że będzie tutaj w tej miejscowości. Dlaczego cały czas to mi się włącza? O, to jest tutaj. O, myślałem, że mamy jechać z powrotem tam daleko. Dziwnie biega, szura nogami. You're running out of time until the Cyclops comes for you, Malaka. He wants his money. Could I have an extension? When he sails back to Cephalonia, he'll come and break you as soon as he docks, if you don't get it. Now, let's be civil. You can't hide behind your glories, Mistios forever, Marcos. He'll kill you, the mercenary, and that little runt girl that hangs around. Of course, not a problem. I'll get the drachmi. Good. Or I'll come and watch the Cyclops feed you to his goats. Ah, Alexios. I can tell from the smile on your face, Duris has paid you your drachmi. Who's smiling? I just heard where you got the drachmi for the vineyard. Are you out of your fucking mind? We can get the money back, can't we? I'm sure it's possible. It'll take a lot of work. And even then, I'm not sure. We have no option but to try. Then you'd better be willing to help. I won't do all the dirty work. I long for the old days. Remember them? They were simple. You had nothing, young and alone, and I had everything. And I gave you the world, Cephalonia, in the palm of your hand. Don't see fishes like you every day, huh? Oh! Ha! You hungry? How about we make a deal? I do something for you. You do a few things for me. Everybody wins. Best offer you're gonna get. Huh? Think about it. Wait! Cephalonia. Some gift. You were nothing without Marcos. And look how far we've come. From an orphan on the streets to a Mistios with a hovel. And now the Cyclops will take everything away. I can't protect you from him forever. He'll kill me too. Oh, don't be scared of him. And look at you. How could I go up against him? With what weapons? A rusty spear? A broken bow? There you are. Skulking around the temple won't save you from me, Marcos. Drusilla! I was just talking about you. You were? I need that wood, Marcos.
These new bows will be the talk of the island. I can't make anything with those bandit Malakis stopping the wood shipments. Of course you can't. Why, I was just filling my friend Alexios in on the details. He already has a plan to deal with these bandits. Lekko zdziwiony. You know me. Always prepared. What did I tell you? He will leave no stone unturned. I don't care who does it, but someone better got those bandits. Today. A wonderful idea. I, for one, need to rush home. Alexios, I've cooked up a plan for our Cyclops dilemma. See me when you have time. If you want your wood, you'll have to fix my broken bow first. Hmm. I usually only pay when the deed is done, but shit's moving at a snail's pace. Follow me. These bows will make me rich. Chyba łuk będziemy mieli. They're that good, are they? War's brewing. The Athenians need good bows if they want to win the Spartans. Everybody benefits, I guess. Who are you? Marcos? You should be tired of this small-time shit. You'd make a fortune in this war. Plus, I hear you're a secret Spartan. That was a long time ago. I'm a Kefalonian. Hand it over. There you go, good as new. That bow is as strong as Heracles himself. Give it a try. Shoot your arrow at those dummies. Fair is fair. Are you going to get my wood? Those fucking bandits need a thrashing. Fair is fair. I'll fix your wood problem. Finally! Marcos sure is lucky he's got you as a scapegoat. There's plenty of trees around. Why do you need this type of wood? I've been working on a new type of bow. It's more flexible, so it lasts longer, and can fire at greater range. Only a very special kind of wood that grows high in the mountains will do. Any idea where these bandits are? I'm not a tracker, I'm a bowyer. They're in the mountains somewhere, that much I know. I'd check close to the lumber camps. I'll take care of the bandits. Make sure that you do, and be quick about it. I'll deal with these bandits, and get you the wood you need as fast as I can. Have patience. It won't take long. If you knew how long Marcos has been feeding me excuses, you wouldn't be saying that. All right, I did something for you, now you do something for me. Get my wood! Dobra. Mamy poziom drugi, a mieliśmy jakiś ekwipunek na poziom drugi. To musimy sobie go 38, dwie to upadły. Już mamy. No, po trzeci to był niestety, to nie pracuje. Ale tu poziom drugi mamy. No i dobra, co to jest jeszcze poziom łuk? Dobrze, zdolności jakieś mamy w końcu? Mamy jeden punkt zdolności.
to może być niezłe. Pamiętam, że to nawet nieźle wychodziło. Dobra. Zobaczyliśmy na tej mapie, gdzie mamy iść. Tutaj to jest. Dobra, po drodze mamy jakieś nieodkryte miejsce. Tamten kierunek. Dobra, teraz możemy swojego. Idzie jeszcze jakoś, bo musimy wdrożyć się w tą całą zabawę. Where the ambush happened. I should look around. That's a lot of footprints. A group left this area, headed west. The cart was emptied, then left behind. Thief can't have gotten far with that much cargo. Pierwszy obóz mamy. Chyba mnie ktoś ściga. I don't want to be spotted here. Come on.
zobaczmy, gdzie ten nasz adwersarz jest. Niedaleko. Jedzie w naszym kierunku cały czas. Come on, come on. Let's go. Bandit camp I'm looking for. You're as good as dead. I warn you. Coś nie wychodzi z tym kierowaniem strzałą. Trzeba będzie się poduczyć tego, o co tu chodzi. A co jest? I'd better take some lumber back as proof. That old bag won't just take my word. O, czyli to było to. Nie podnieść, tylko przeszukać trzeba ich. Aha, nad którym się świeci i tego przeszukujemy. Przeszukajmy całość. Zbieramy wszystko, bo tutaj da się w tym początkowym stadium wszystko się przyda.
No, ten czerwony łeb, żeby za szybko tutaj do mnie nie przyjechał. Musimy tu przeszukać wszystko. Nie ma co tak szybko biegać. Spokojnie. Bandyci to mieli tu trochę rzeczy. A nam jest kasa na razie potrzebna. Myślałem, że coś tu jeździ od 1000 zapętów jakiś jeden. Dużo trochę rzeczy. Ciekawe, co to są wartościowe. Jakie wartościowe? Czyli koziołki też można polować. Zobaczyć tam jeszcze do góry coś było. Tu chyba żeśmy cały obóz obskoczyli. Trochę za późno. Ale tu jeszcze nie byliśmy. Może coś tu ciekawego znajdziemy. Już nie. A jednak coś tu jest. 3 drachmy. No i dobrze. Jak to kiedyś mówili. Grosik do grosika i się zrobi złotówka. Już byłem. Dobra. Oj, 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 oj. Facet, który chce mnie zabić, jest blisko. Trzeba uciekać. Musimy śledzić poczynania człowieka. No, dlaczego nam się mapa co czas nie włączy? Jest blisko, bym chciał ten obóz sobie zrobić. Let's go. On jest za blisko. Ale spróbujemy sobie tak boczkiem. Jak poprzednio. Off we go now. To
Jeden strzał to nic nie da. A, będziemy mieli to wszystko. Jak tu się chować? Kucnąć. Biegnie klient do mnie. Spadamy. Musimy ten poziom większy, co jest, większy poziom sobie zrobić, żeby jednak... Żeby walczyć z takim gościem. Drodzy, wiemy, żeśmy się zagonili. Mapa. Tutaj, oj, dookoła, żeśmy pojechali. Off we go now. Come on, come on. Ella. Poznamy dobrze teren. I wonder if we'll be able to leave without getting into a brawl. Who am I kidding? This place never changes. Oh, look, it's Marcus's mighty champion. Don't tell me you actually did what I asked. I tracked the bandits and sent them to Addis. Your wood should arrive in town soon. And you expect me to believe the word of a mercenary? Mam dowód, tak to będzie. I didn't expect you to believe me, so I brought this. Here's your proof. A sample of the special wood you want so badly. These bows you're making had better be worthy of Apollo for all the trouble I've gone to. By the gods! You sure you work with Marcos? He's never once delivered on a promise. Incredible. I might work with him, but we're nothing alike. I'm true to my word. Then take your pay. Give none to Marcos. Dobra. Mamy takie coś. Prawie kończymy drugi. Który jest mój?
Nie pamiętam. Ale... chyba musimy zrobić jeszcze jakieś zadanie. Jak z zadaniami stoimy? Zadania. Idziemy do Marcosa. Niedużo nam brakuje do trzeciego poziomu, a on da nam jakieś za wykonane zadanie punkty, więc tak samo jak w Asasynie poprzednim. Koń przyspiesza samodzielnie w terenie zabudowanym i poza terenem zabudowanym. To już żeśmy przerabiali. Ah, here you are, and not a moment too soon. I've dealt with the bandits and gotten the wood for the bowyer. I had every confidence in you, my friend. Well, your plan? Right. The Cyclops and I have a score of drachmi to settle. The same score as you, my rough and tumble friend. He wouldn't be after me if it wasn't for you, my friend. Right. But I swear, this will put an end to it. If he insists on sending his goons after us, we'll make sure his last good day was yesterday. Let's hear it then. What do I have to do? What will we do, you mean? As the brains to your brawn, I consider it a joint effort. Of course you do. Think, what does the Cyclops value most? His men? His land? His ships? No, his obsidian eye. Get to the point, Marcos. Oh, fine. We're going to steal it. Are you crazy? You borrow his drachmi, then you steal his eye? Having it means we win. Then it goes to market. We kill two birds with one obsidian eye. He'd better hold still, or he'll lose both eyes. No, no! It has to be done without the Cyclops knowing. You cannot be seen. Then my new bow will come in handy. He keeps the eye in his house. It's too valuable to wear out. A wise choice until you show him the error of his ways. Wait for the sun to set, sneak in, and then bring me the eye. Better be worth something. Do you know how much obsidian goes for in Kefalonia? I've never seen it. Exactly. And not only is it obsidian, it's veined with gold. Gold! It's no wonder he saves it for special occasions. So we'll use the profits to pay him off. It will pay for the bulk of it. A vineyard's expensive, you know. I don't know where the Cyclops lives. Keep to the west side of the island. There, you will find his lair. Fine. But you won't get away with being cheap. Cheap? You wound me, Alexios! It's your defining trait. Bring me the eye, and I'll prove you wrong. Remember, not a soul can see you. Got it. Pull this off, and our heads won't be the Cyclops' trophies when he comes back. No i dobra, mamy złapić, zrobić cyklopa. Wszystko do kradzieży, nie będziemy kraść przyjaciela. Okradać, znaczy się kraść przyjaciela. Now to find the eye. If it's as valuable as Marcos says, it will be hidden. Dobra, zobaczmy, gdzie to jest w ogóle. Z tamtej strony. Musimy sobie odkryć, co to jest za lokacja w ogóle.
Dobra, i mieliśmy jakieś rzeczy w ekwipunku. No, gdzie to się robi te strzały? Tutaj. Tutaj mamy odpowiednią ilość. Żeśmy rozmontowali. Nic tu nam do tego. No ten nas goni. To i to chodzi tam. To jest wilki. Daleko. Dwa załatwiłem poprzednio, ale to był piąty tam. Piąty poziom, to tylko drugi. Dobra, chcemy zobaczyć, co to jest. Wioska inna. Ale wygląda na spaloną. Gods, what's happened here? Takie piękne słońce tutaj teraz. Dobra, to zobaczmy, jak my mamy, gdzie my jesteśmy. Musimy się jakoś kierować. Mamy dojść tu. Mieliśmy wioskę. Jeszcze mamy jakieś nieodkryte miejsce. No dobra, ale kierujmy się już tutaj, w tym kierunku. Ella. Easy now. No tak blisko, to jest kawałek drogi. Hello, I see you. To na pewno
raczej tak, bo nic więcej tu nie ma w okolicy. Ale mamy poczekać do wieczora, tak było powiedziane. Off we go now. Dobra, przyjacielu, tu zostajesz. I need to stay hidden. Must be some eye to have that much protection. I have to stay out of view. Łuk tak za dobrze nie strzela, jak mi się to wydawało. Chcę zobaczyć, co to się dzieje, żeby się troszeczkę ukryć, kucnąć. Ja sobie popatrzę, jak to zrobić. Popatrzę na sterowanie. I na tą chwilę obecną. O, jedzie znowu nasz najemnik. Mamy trzeci poziom, jeszcze dwa i możemy się z nim zmierzyć. I zaczniemy zaraz nowy odcineczek, bo my mamy godzinę, tak jak ktoś uważnie ogląda i przegląda mój kanał, wie o tym, że preferuję godzinne odcinki wszystkich gameplayów, więc akurat jest dobre miejsce i będzie dobre, żeby zacząć w tym samym miejscu. Dziękuję i zapraszam na kolejne z tej serii, na inne tak samo, każdy dla siebie coś znajdzie. Dziękuję bardzo.